Kapitan Karol Chmiel, pseudonim Grom, urodzony w Zagorzycach, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeden z członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jest jednym z upamiętnionych na muralu poświęconym żołnierzom wyklętym z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, który 14 września został odsłonięty w Ropczycach. Malowidło na ścianie jednego z budynków Ropczyckiego Zespołu Szkół imienia księdza doktora Jana Zwierza oprócz kapitana Karola Chmiela przedstawia wizerunek porucznika Stanisława Dydy. Zobaczyć można również symbol walczącej Warszawy i krzyż Winu. Mural poświęcił proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach ksiądz doktor Stanisław Mazur, a następnie jego symbolicznego odsłonięcia dokonali członkowie rodzin żołnierzy wyklętych. Głos się łamie. Przeżywamy to bardzo, bardzo przeżywamy, bo po tylu latach dopiero go teraz można oficjalnie upamiętnić, bo już nie żyje. Karol Chmiel to jest brat mojej babci. Urodził się w Zagorzycach Dolnych, w tym miejscu, gdzie ja mieszkam. Ja mieszkam na jego miejscu rodzonym, rodzinnym. Także dla mnie wyjątkowo jest to wielkie przeżycie. Pamięć o kapitanie Karolu Chmielu jest kultywowana przez mieszkańców jego rodzinnych Zagorzyc na różne sposoby. Po wybudowaniu gimnazjum w Zagorzycach Górnych i podjęliśmy inicjatywę, żeby nadać imię właśnie Karola Chmiela dla gimnazjum, Jana Pawła dla szkoły podstawowej. W tej chwili gimnazja zostały rozwiązane i nosimy się z zamiarem. To już jest wstępnie takie, już prace się rozpoczęły w tym kierunku, żeby imię Karola Chmiela nadać w szkole w Zagorzycach Dolnych, podstawowej szkole. Jak dobrze pójdzie wszystko zgodnie z planem, planujemy to, żeby na dzień 1 marca tą uroczystość nadania imienia zorganizować. Ponieważ 1 marzec to jest rocznica wykonania wyroku na Karolu Chmielu. Karę śmierci. W 2019 roku starostwo powiatowe w Ropczycach kupiło dom rodzinny Karola Chmiela. Obiekt stoi w Zagorzycach i ma on zostać przekształcony na Izbę Pamięci. Radny województwa podkarpackiego dr Jacek Magdoń mówi o postępach w tej inwestycji. Sejmik województwa podkarpackiego w ubiegłym roku sfinansował prace projektowe, to znaczy sporządzono projekt zagospodarowania tego miejsca, tak żeby mogła tam w tym budynku powstać Izba Pamięci Karola Chmiela, a także został zaprojektowany taki budynek edukacyjny, w którym mogły się odbywać zajęcia dydaktyczne. Teraz kolejny etap będzie polegał na pozyskaniu środków już na realizację tego projektu, tej Izby Pamięci i tego miejsca edukacyjnego, które tam by funkcjonowało. Oczywiście to wszystko wymaga zabiegów i myślę, że ta dzisiejsza uroczystość, odsłonięcie murala upamiętniającego tych naszych bohaterów ze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na pewno pomoże w tym przedsięwzięciu. Drugą osobą, której wizerunek umieszczono na muralu jest porucznik Stanisław Dydo, pseudonim Steinert, urodzony w Brzezówce w gminie Ropczyce, żołnierz Armii Krajowej i WiN. Cieszę się, że został upamiętniony. W tym roku bowiem przypada 100. rocznica jego urodzin, mówi regionalistka z Ropczyc Anna Węc. Urodzony na ziemi ropczyckiej w Brzezówce, niejako dzisiaj wraca w swoje rodzinne strony. Poza tym jest mural umiejscowiony pośród ropczyckich szkół, więc to jest przykład i dla młodych,
bardzo dobry przykład młodego człowieka zaangażowanego w walkę o wolność, o niepodległość Polski. Mural powstał w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pod tytułem Kapitan Karol Chmiel i porucznik Stanisław Dydo, żołnierze AK i WIN, realizowanego przez Fundację Rozwoju Solid w Ropczycach. To już jest nasz drugi projekt, bo 2 lata temu został podobny projekt też zrealizowany. Tam uczciliśmy Ludwika Marszałka, przełożonego Stanisława Dydo. Jest jego mural wykonany w ścianie Szkoły Podstawowej w Brzezinach przez Arkadiusza Andrzejkowa, to znany artysta z Sanoka. A tutaj w Ropczycach chcieliśmy skorzystać z talentów naszego, też już znanego artysty Pawła Wołosa. Po odsłonięciu muralu delegacje złożyły przed nim wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.